Grupę Warszawski Koks współtworzą Robercik, Saker, Owca i Pączek. Na polskim YouTubie działają już od ponad 7 lat. Tworzą głównie filmy z poradami, challenge'ami, filmy motywacyjne oraz luźne vlogi dotyczące życia i pracy całej załogi. Ich hasłem przewodnim jest: jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i tak oto rozpoczynamy trzeci sezon Lekko Nie Będzie. Poproszę o brawa. Dziękuję. Kontynuujemy ewolucję, którą rozpoczęliśmy w sezonie drugim, czyli jeszcze więcej dynamiki, jeszcze większe konkurencje. Od teraz w każdym odcinku też jedna konkurencja będzie konkurencją dużą, główną, a pozostałe pomniejszymi, tak zwanymi bloczkami. Panowie, bardzo miło mi was gościć. Jak tam? Jacy panowie, jak ty te pompki robiłeś z KN-em? Co to za pompki są? Ja to też tak potrafię, patrz. To są pompki? To dobrze. Dawaj go! Co? Dawaj go! Na ziemię! 30 pompek. Na ziemię, dawaj! Stop! Nie no, nogi do siebie, do siebie weź nogi. Dupa tutaj ma być spięta. Łopatki do tyłu zepnij. Niżej! Jak już to zaczyna wyglądać. Ale co to za tempo? Szybciej! Już. Dobra, teraz można klaskać. Dziękuję. Dobrze, to umiem już robić pompki. Panowie, przed nami przycisk zagłady w takim razie. Któryś z was musi go nacisnąć i wylosować naszą pierwszą konkurencję. Co ja mam najbliżej? No to dawaj. Jedzenie ryżu na czas. Ale nie zmieścimy się tam wszyscy, więc musicie wyeliminować jedną osobę. Ja najmniej jem. Mogę iść sobie. No to idź sobie. No i to dziękujemy. Dobra, panowie, w takim razie Robert, Owca, Saker, zapraszam. Let's go! A zatem, panowie, przed każdym z nas znajduje się miska, w której jest kilogram i 200 gram ryżu. Będziemy mieli na zjedzenie jak największej ilości 30 sekund. To oczywiście, jeżeli komuś się uda w tym czasie zjeść całą miskę, to mu bardzo serdecznie pogratuluję i wygra, ale ja już widzę, że mamy faworyta, tak? Od kiedy jesz? Od urodzenia. Dobra odpowiedź, cały czas. Ale nie przestaje. Jeszcze nie przestał. Dobra, i teraz co? Jeżeli będzie tak, że no nikt z nas w 30 sekund nie zje tej całej miski, no to wtedy sobie je zważymy i zobaczymy, kto zjadł najwięcej. Ryżu. Łyżki w dłoń. Dobra, to uwaga. 3, 4. Ja próbowałem jakby wciskać, ale... Są podpory. Co? Ja nic nie zjadłem prawie. No dobra, to poprosimy w takim razie bezstronnego sędziego, jakim jest Waga, o sprawdzenie, kto ile zjadł. No dobrze, panowie, ja już wiem, a jakie są wasze typy? Tutaj mam karteczkę z wynikami. Ode mnie? Ja wygrałem, reszta jest nieistotna. Ja przegrałem, reszta jest nieistotna. Bardzo dobrze. Kogo obstawiasz, Robert? Pierwszy, drugi, trzeci, tutaj czwarty. No, ciekawe. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Czwarte miejsce z wynikiem 50 gramów ryżu otrzymuje Saker. Zjadłeś 50, gratulacje. Ostatnie miejsce. Dlaczego? Taki już jestem. I to wyszło. Doskonała odpowiedź. Trzecie miejsce z wynikiem 62 gramy ryżu zajmuję ja. Brawa, dziękuję. Dlaczego? Dzięki bardzo. Dlaczego? Bo nie chciało mi się jeść, jak patrzyłem, jak wy wpieprzacie. To w sensie nie było podejścia w ogóle. Ale uwaga! Miejsce drugie z wynikiem 161 gramów ryżu. Uwaga! Zajmuje Owca. A miejsce pierwsze z wynikiem 163 gramy ryżu zajmuje Robur. Co? Gratulacje! O 2 gramy ryżu więcej. Chciałbym, czy jest możliwość powtórzenia, ważenia?
Ale tak sobie... Jestem... Widziałem, jak zrzucałeś. Nie już ufa. Się nie liczy. Nie ufasz, możemy zrobić ponownie, jak chcesz. Dobrze, panowie, wygląda na to, że znamy już wyniki. W takim razie Robur jest wielkim zwycięzcą. Gratulacje. Jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, obowiązuje. A my idziemy sobie w takim razie, wracamy z powrotem na kanapy, żeby zagrać w Nigdy Przenigdy. Panowie, Nigdy Przenigdy. Zasady bardzo proste. Zaczynam zdanie od nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się by... I tutaj jest jakaś fraza, na przykład nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się wystąpić w Lekko Nie Będzie. Po czym, w zależności od tego, czy się zdarzyło, czy się nie zdarzyło, pokazujemy odpowiednią karteczkę. No jak komuś się zdarzyło, no to bardzo chętnie posłuchamy, co ma na ten temat do powiedzenia. Gotowi? No to panowie. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się przespać z fanką. Saker? No, naprawdę? Nie, to kłamią. Już tłumaczę. Dwie dziewczyny, z którymi byłem i jestem do tej pory, w sensie jedna po drugiej, tak? Nie naraz. To były, nie wiem, czy fanki, ale wiesz, oglądały nas. Oglądały. Tak, no i z takiego spotkania przyrodziło się to w związek i u nich jest to samo, ale nie chcieli się przyznać. Nie chcieli się przyznać. Albo coś. Kłamczuszki. Dobrze. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się pomylić imienia osoby, z którą się spotykam. Oj, ja właśnie nie mam pamięci do imion, muszę się przyznać i nie tylko imiona kręcę, ale nazwy własne i tak dalej, i tak dalej. No, okay. Nie mam przykładu teraz, może ty masz Wiesz, sakę. Jak jest Denver. Wiesz, jak jest. Okej, dobra. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się odmówić crossa youtuberowi, dlatego że miałem za mało wyświetleń. Czekaj. Ja już wiem. Patrzę na was. Nie zdarzyło się? Kurczę, no i co ja mam no i nie możesz teraz? Się wyłamać Tobie teraz. Się zdarzyło? A ja powiem, że mi się nie zdarzyło. Może. Też się nie zdarzyło. Się. Mi się zdarzyło. Dużo osób mi proponowało kanały, na przykład 50 subskrypcji pisały, że no cześć Gimper, czy nagralibyśmy razem film, bo ja bym chciał być też dużym youtuberem i strasznie dużo. Więc jakby regularnie w ogóle jest tak, że nie przyjmuję takich ofert na przykład. To jesteśmy mniej ciekawi pewnie dla innych youtuberów może w takim razie i mamy mniej ofert chyba. Nigdy przenigdy? Nie zdarzyło mi się promować produktu, który był słaby. Nie. Nie? Nigdy. Nie ma takiej. A wy macie bardzo sprecyzowaną tematykę jeszcze, nie? Okej, dobra, to ja się przyznaję, pamiętam, było tak, że kilka lat temu, generalnie jak wychodziły jakieś gierki, niegierki, reflinki i tak dalej, to potrafiłem czasami wziąć wszystko w sumie, co było, oznaczając po prostu, że cześć, materiał sponsorowany i tyle w sumie. Więc, warto było? Szymon, słucham? Warto było? Warto było. Nigdy przenigdy nie skorzystałem z dopingu na siłowni. Full natural? Mamy nawet wariograf na kanale. Widziałem, że jest owca, robi badanie wariografem. I co wyszło? Że prawda? Że pozytywnie, że nie brałem. No proszę to bardzo. Wyszło. No dobra. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się palić marihuany. A śmiesznie, bo macie zielone odpowiedzi. Prawda, jest zielone, to prawda. Nigdy nie paliłeś? Nie, ani papierosa, ani marihuany. No proszę ogólnie bardzo. Jestem sportowa Warszawa. Dziad i nudziarz, nie? Ale nie słyszałeś, że joint i sport to nierozłączna para? Nie, szczerze nie. Nie, chłopaki ale... słyszeli. No oni na pewno. Bez podjary powiem ci, spróbowałem, ale są lepsze rzeczy. W sensie nie zrozumcie mnie źle. Są lepsze rzeczy. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się brać kokainy. Są lepsze rzeczy. Dawaj, próbuj dalej. Jestem dobrze? Ciekaw. Heroiny. Zdarzyło się. Nie, róbmy tego. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się, żeby urwał mi się film na imprezie. Nie pamiętam. Nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się obgadywać ziomeczków za ich plecami. Ziomeczków. Złote kłopaki. Nawet dzisiaj. Wreszcie, Saker, mamy coś dla Nawet ciebie. Nawet dzisiaj na cokolwiek. Nich cisnąłem z Błażejem, więc wiesz, proste. Na nich to regularnie. No i tacy są właśnie, moi drodzy, youtuberzy. Ale nie szkodzi, bo teraz będzie troszkę ekstremalniej, bo przed nami ekstremalna główna konkurencja. A główną konkurencją dzisiejszego odcinka będą ekstremalne rzuty do kosza!
dzisiejszej konkurencji mamy 3 rundy. Osoba, która nie skacze, ocenia skaczącego. Po każdej rundzie, kto będzie miał najmniej punktów, odpada aż do wielkiego finału. W czarnej koszulce, w białych oprawkach, z numerem bez numeru. Ale patrz, jak Gimper. Prawie był, i prawie był wsad głowy pod trampolinę. Mi zaimponował ja najbardziej widzę, w tej próbie. Ja zobaczyłem coś ekstraordynarnego. Sądzę, nie wiem, że jakby będzie tylko lepiej. Ja widzę, że jest potencjał. Za podwójny wsad. Do kosza i do głowy. Dziękuję. Proszę bardzo, należyte. Dziękuję. Zdecydowanie. Powiem ci tyle, Gimper. Jak słyszę Saker, to widzę przed sobą torpedę szybującą po niebie. Myślę, że Saker to jest trochę połączenie sak i frajer, więc wiesz. Ale myślę, że przygotował dla nas coś specjalnego. Jest! 21! To był ten Michał, jakiego ja znam. 10. próba dycha. 21 ode mnie. Dobra, słuchajcie chłopaki. Lecę już nie te co 10 lat temu, ale zrobię to, co w mojej mocy. Pokażę wam, jak to się powinno robić. Zakręt w wielkim stylu. Trzymałby no technikę na martwych, to by plecy nie bolały. Pięknie to zrobił. No, uwalamy go, co? Nie. Nie, bo on nas potem rozjedzie w finale. Ubijmy go. W sumie... Znaczy, macie 3 i tak jest plecy. Idźmy do domu! Idźmy do domu, łowca! Wygrał rozsądek. Boimy się o twoje zdrowie. Taktyczna jedynka. Łapałeś się za plecy. Żeby mieć większe szanse w finale. Bardzo nam przykro, Michał. Ponczuś, bezrąsiuś! Ponczuś! Taki krótki! Jak on to zrobił, panowie? No i co teraz? 3, 4. Ja nie wierzyłem, że to się stanie. Mam uzasadnić? No. Okłamał mnie. Dzięki. Nie ma rąk, nie powinno to wejść, bo nie masz rączek, Ponczek. Moi drodzy, to oznacza, że niestety Michał odpada. Nie zobaczymy go w następnej rundzie. Rozpoczynamy rundę drugą, a będziemy musieli w niej wykonywać rzuty, mając jedną rękę schowaną za plecami. Saker, zaczynasz. Pięknie, Jezus Maria. Jak on to zrobił. To było stylowe. Tak. Pięć. Seneczka. Paweł, jestem bardzo tego ciekawy, szczerze. Jezus Maria. Znaczy 4? 3, 4. 910. Co to ma być? To jest zazdrość. To jest druga zazdrość. Strona. Definicji zazdrość w encyklopedii. Właśnie bo to. Właśnie kolega strona. Odpadł, bo słabo skakał. Stopą, no niestety, nie jedną przegrywa. Ręką, nie ręka za tym. Możesz sobie tak zrobić. Zrób to stopą, dam ci więcej niż jeden. Gimper! 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 Moi drodzy, wielki finał, Ponczek kontra Saker. W tej rundzie będą musieli rozbiec się i wrzucić piłkę do kosza. Ale nie będzie im tak prosto, bo uczestnicy, którzy akurat nie rzucają, będą mogli rzucać w nich tymi oto wielkimi gumowymi piłkami. Kto pierwszy wrzuci do kosza, wygrywa. Sprawdźmy to. Nie trafiłem. Jest, dobrze. Uf. Dobrze, Michał. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj! Oj! Saker, saker. Dobra, Ponczek, więc jeżeli ty, Ponczek, teraz nie trafisz, to Saker wygrywa. Trzeba podstępem, Gimper, podstępem. Taktycznie rzuć. Taktycznie, wyczekam jak w pubgu. Aja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 j! Wygląda na to, że mamy zwycięzcę. Gratulacje w takim razie. To miał być gest zwycięstwa. Proszę bardzo, zrób gest zwycięstwa.
No to panowie, słuchajcie, wszystko co dla was przygotowałem już za nami, ale jest jeszcze jeden segment naszego programu, czyli oczywiście prezent, więc poproszę was teraz, żebyście zasłonili oczy, spróbowali zgadnąć co to może być, a ja pójdę i przyniosę dla was prezent. Możecie na głos. Co to może być? Coś związanego z siłownią. Balonowy hantel. Drążek, jakiś ładny nowy drążek. Do ćwiczeń. O! Ciężkie, drążek. Coś ciężkiego. Ciężkie. Sprzęt do ćwiczeń. To brzmi jak worek ziemniaków. To jest specjalnie dla was warszawski koks. Koks jest warszawski, bo jest hipsterski, ma brodę i elegancką fryzurę. Proszę bardzo, pytaliście wcześniej, czy możecie otworzyć. Składam na ręce zwycięzcy. To może jednak serio, nie. To jest, w sensie, to jest jak węgiel? Już, to jest koks. Jak węgiel, już wiem, co jest węgiel. W środku, to myślę, że... Ty nie chcesz otwierać. Że ci zaufam i rzeczywiście tam jest ten koks, nie? Bardzo się cieszę. Akurat chyba nie mamy w firmie. Będzie na grilla. Ty wygrałeś, rób z tym co chcesz. Dziękujemy Gimper. Będzie na grilla. Dziękuję w takim razie, że wpadliście. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dziękujemy za koks i za zaproszenie. A wam moi drodzy dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Lekko Nie Będzie. A w linku w opisie znajdziecie całość rozmowy z ekipą Warszawski Koks oraz dodatkową konkurencję. Oglądajcie i trzymajcie się ciepło. Cześć!